była większa przestrzeń, byśmy się mogli tam ustawić, nie? Tutaj jak Państwo chcecie, to jest troszkę ciemno też, nie? Może dłużej byłoby dobrze. Nie, zwłaszcza, że za mało krzeseł. No jest krzeseł, to... Ja nie wiem, co to za jakaś pani, tak mi się wydaje. W takim razie, w innej sali. Przyjeżdżają też co piątki, przeważnie w czwartek i w poniedziałek, także w chwili obecnej mamy raczej szczepionki pod dostatkiem. W dniu dzisiejszym no wydaje się, że jest spokojnie, ale od dniu dzisiejszym mamy zaszczepione już około 90 osób, także jesteśmy organizacyjnie wydolni. Szczepienie zaczynaliśmy w szpitalu troszeczkę innej lokalizacji 30 stycznia 2020 roku. Tak powiem, że ruszyliśmy na poważnie od 7 stycznia. Nasz rekord dzienny to prawie 220 osób mniej więcej zaszczepionych. Sumując to bez dzisiejszego dnia wykonaliśmy prawie 2300 szczepień, liczając to oczywiście pierwsze i już część osób z grupy 0 z dawki drugiej. Nie pojawiają się takie sytuacje jak jakąś sobotę, o której to pan dyrektor opowiadał, że pocztą pantoflową... Tak, to była taka troszeczkę sytuacja no, związana pewnie z pierwszym dniem szczepień, kiedy osoby, które miały termin wyznaczony, no, usłyszały, że można się szczepić i zaprosiły sobie znajomych. Znajomi przyszli jeszcze ze znajomymi, no i się tak powiem... Zrobiło to troszeczkę system niewydolny. Od tego czasu nie mamy już takich sytuacji. Zresztą tutaj dysponujemy dość dużymi pomieszczeniami, także spokojnie można sobie poczekać, czy w poczekalni, czy przed wejściem. Także nawet jak mamy jakiś tam natłok osób, to na pewno nikt nie będzie musiał czekać już na zewnątrz w chwili obecnej. Tutaj wystarczy, jeśli się kierują wytycznymi pacjenci, prawda? Bo oni dostają dokładnie informacje, jak to wszystko. Tak, i raczej szczepimy według listy, którą też jest przygotowana i są zachowane, że tak powiem, te godziny i odstępy. Czyli oni dostają informacje? Na którą godzinę? Tak, pacjenci dostają informacje. Tak, dostają godzinę, czas, dzień, godzinę, na którą mają się zgłosić. Jeżeli faktycznie przestrzegają tych terminów, to tutaj no, nie ma takiej sytuacji, żeby się był jakiś natłok osób, że moglibyśmy wydolnie zrobić. Zresztą w skład zespołu wchodzi 4 lekarzy, no wiadomo, się zmieniamy, 2 pielęgniarki plus jeszcze pani naczelna, do tego jeszcze sekretarka, także zespół jest w miarę zgrany i jeśli tylko mamy szczepionki, to szczepimy i nie robimy żadnych problemów. A jak długo trwa taki proces? Przychodzi pacjent i co? Myślę, że realnie będzie to trwało około pół godziny. Pacjenci będą tutaj jednak czasu spędzali, bo na początek właśnie przychodzą do tego pomieszczenia, wypełniają ankietę o stanie zdrowia, która jest dwustronna, wypełniają ankietę RODO, następnie przychodzą do jednego z dwóch gabinetów lekarskich, gdzie przychodzą faktyczne kwalifikacje do szczepienia, o dopuszczenie do szczepienia. My oczywiście musimy jeszcze to później wprowadzić w system gov.pl i dopiero po takiej kwalifikacji pacjent udaje się już bezpośrednio do punktu szczepienia, tą ankietę zostawia, zostaje zaszczepiony i dostaje informację, tą taką karteczkę,
przygotowano z terminem następnego szczepienia i po tym szczepieniu co najmniej 15 minut jeszcze powinien zostać z nami w poczekalni, także no minimum pół godziny na pewno zejdzie dla każdego pacjenta. Oczywiście są sytuacje szczególne, kiedy z naszego wywiadu wygląda, że danej osobie no może coś się przydarzyć, bo ma w wywiadzie jakieś reakcje polekowe, czy niekoniecznie polekowe, ale no wtedy prosimy, że taka osoba została nawet do pół godziny tutaj, zanim opuści nasz punkt szczepień. Zdarzyło się, że trzeba było interweniować, czy na jeszcze nie? No jak na razie na szczęście nie. Z czego się bardzo cieszymy. A to tak obserwując, jak powiedział Pan, o tych osobach, które uczestniczą w tych szczepieniach, to co, można więcej osób dziennie szczepić? Można by było, gdyby oczywiście dawek było. No tak już przerabiając, tak jesteśmy zorganizowani. Czas nam się wydłuża wtedy, kiedy mamy drugie szczepienie, wtedy dodatkowo jeszcze sobie wydajemy certyfikat o szczepieniu, więc myślę, że tutaj w takiej obsadzie i w tym miejscu tak do 120 osób dziennie jesteśmy w stanie zaszczepić. To jest w miarę taka spokojna ilość, że będziemy tutaj mogli zrobić to bez kolejek i bez zbędnego oczekiwania. Wszystko? Tak. Dziękujemy. Ja tylko zapytam, poza imieniem i nazwiskiem, Pan koordynuje tak szczepienia w szpitalu, czy... No, tak się złożyło, że jestem wyznaczony z Panią Naczelną jako dwie osoby do koordynacji tych szczepień. Ja oczywiście pracuję na innym oddziale, to może tak będę mówił, bo zresztą widać, tak, chodzi o oddział dermatologiczny, ale jak powiedziałem, jesteśmy takim zespołem troszeczkę lekarzy z różnych oddziałów. Mamy tutaj jeszcze jedną koleżankę z oddziału dermatologicznego i mamy kolegę z oddziału kardiologii, mamy też kolegę stażystę, także taki zespół jest jakby całego szpitala, nie tylko wydzielone konkretne osoby z jednej komórki organizacyjnej. Pani mnie przedstawiły? Pani Beata. Pielęgniarka naczelna. Dziękujemy bardzo w takim razie. Dziękujemy bardzo.